Cześć, z tej strony Paweł, witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to trzeci odcinek z serii Farming od Podstaw, w serii, na której opowiadam o tym, jak grać w Farming Simulator 22. Seria ta jest odpowiedzią na pytania pojawiające się na moich live'ach, które dotyczą rozgrywki w FS i pokazuję na niej, jak zajmować się naszymi uprawami, zwierzętami czy maszynami. Mówię o tym, co i jak robię, żeby pomóc początkującym, ale mam nadzieję, że bardziej doświadczeni gracze też znajdą tutaj jakieś informacje dla siebie. W trzecim odcinku tej serii dalej będziemy zajmować się trawą, a dokładniej przyjrzymy się sprzętowi do przetrząsania i zgrabiania. Zobaczymy, co znajduje się w sklepie i wypróbujemy go w praktyce. Jeżeli jesteś zainteresowany tą serią, to zostaw suba i naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, dzięki temu będę wiedział, że ta seria Wam się podoba i warto ją kontynuować. Jeżeli chcesz, żebym omówił jakiś temat w następnych odcinkach, napisz o tym w komentarzu. A teraz przechodzimy do konkretów. Jesteśmy już pod sklepem, więc przejdźmy do menu sklepu. W kategorii narzędzia znajdziemy przetrząsacze i zgrabiarki. Zacznijmy od przetrząsaczy. Mamy 4 przetrząsacze do wyboru. Najmniejszym jest Pottinger, ma on 4,4 m i wymaga tylko 30 koni mechanicznych. Następnie mamy Kuna, który wymaga 40 koni mechanicznych, ale bierze już 8,7 metra. Jego wadą jest na pewno waga. Później mamy Wikona 9 metrów, więc bardzo podobna szerokość do Kuna, ale trochę lepsza. Wymagana większa moc, bo 80 koni mechanicznych, ale za to mniejsza masa. Pierwsze 3 przetrząsacze są podwieszane. Ostatni przetrząsacz, który mamy do wyboru, jest przetrząsaczem ciąganym. Wymaga 100 koni mechanicznych oraz ma 17 metrów szerokości. Do naszych testów zakupimy 3 przetrząsacze. Jest to ten najmniejszy, który sprawdzi się na pewno na początek i przy mniejszych gospodarstwach. Ten Wikon, ponieważ jest trochę szerszy, a niewiele droższy. Oraz oczywiście dla porównania weźmiemy też największy sprzęt. Przyjrzyjmy się temu, co zakupiliśmy, zanim przejdziemy do zgrabiarek. Przejdźmy zatem do zgrabiarek. Otwieramy ponownie menu sklepu i wybieramy zgrabiarki. Zgrabiarek mamy do wyboru trochę więcej niż przetrząsarek, natomiast możemy je pokategoryzować na kilka grup. Więc najpierw możemy wziąć do kupy te dwie najmniejsze. Jedna zalecana naprawdę na małe gospodarstwa, niewielka waga, niewielka szerokość. Ta jest raczej wyspecjalizowaną, tak alpejską, jest dosyć droga i wymaga całkiem sporo mocy jak na tą szerokość, więc ma raczej dosyć specjalistyczne zastosowanie. Kolejną grupą są to przetrząsarki zgrabiające na jedną stronę, ale będące zgrabiarkami obrotowymi. 3,4 m Pottinger i 4,7 m Kun. Kolejną zgrabiarką jest Samasz. Bardzo polecam na trochę większe gospodarstwo. Tak, zgrabiarka zgrabia do środka. Kolejna zgrabiarka jest zgrabiarką bardzo specyficzną. Jest to zgrabiarka taśmowa. Pozwala zgrabiać trawę na jedną stronę lub na środek i pozwala uzyskać różne pokosy, na pewno sobie ją wypróbujemy. Ostatnie dwie kosiarki, zgrabiarki, to największe zgrabiarki, zgrabiarka Krone, specyficzna o tyle, że zgrabia tylko na jedną stronę i największy sprzęt Kuna, który naprawdę
ma zastosowanie tylko przy największych polach. Zakupmy sobie więc kilka maszyn na próbę. Weźmy tego najmniejszego faworyta. Jak widać, możemy zmienić tu sobie markę, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Porównamy sobie z tym kunem jako dwie. Przepraszam, z tym Pottingerem. Kuna zostawimy. Z tym Pottingerem jako najmniejszym sprzętem. Weźmiemy sobie Samasza. Weźmiemy tego Merch Maxa. I myślę, że dla porównania weźmiemy jeszcze sobie tą zgrabiarkę i tą zgrabiarkę. Myślę, że w wypadku zgrabiarek no, warto pokazać trochę więcej, bo naprawdę te cztery zgrabiarki trochę się różnią od siebie. Te dwie są podobne. Tej prawdę mówiąc nie stosowałem ze względu na moc i cenę. Zobaczmy, jak wygląda dalsza część zakupionego przez nas sprzętu, więc jak widać, to jest niewielki sprzęt, to jest niewielki sprzęt. Te maszyny są już naprawdę dużymi maszynami, więc nie wiem, jak będzie wyglądał przy nich nasz nowy ciągnik. Widzimy się za chwilę na gospodarstwie, gdzie będziemy testować pierwsze z naszych maszyn. Do prezentacji działania przetrząsarek użyjemy sprzętu z Kubota DLC. Każdy ciągnik różnej wielkości jest podczepiony pod różną przetrząsarkę. Zaczniemy sobie pracę od najmniejszej przetrząsarki i przy okazji odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego przetrząsamy trawę. Grze Farming 22, chciałem powiedzieć 19, ale w 19 też tak to funkcjonowało. W celu uzyskania siana z trawy musimy użyć przetrząsarki. Więc opuszczamy naszą najmniejszą przetrząsarkę i jedziemy z nią po polu. Widzimy zmianę tekstury. Z takiej ciemnej zieleni zmienia nam się to w jasną zieleń i właśnie w ten sposób uzyskujemy siano. Jak widać, ta przetrząsarka jest malutka, ale powiem, że całkiem fajną robotę robi. Jeszcze w zestawieniu z tak małym ciągnikiem można bardzo sprawnie nią nawrócić, więc do pracy na małych polach nadaje się świetnie. Zrobimy sobie jeszcze przejazd powrotny i po przejeździe powrotnym przesiądziemy się w większy sprzęt. Po raz kolejny, tak jak przy kosiarkach, korzystam z kilku sprzętów. Raz, żeby pokazać, że różne maszyny pasują do różnej wielkości sprzętu. Dwa, żeby mniej się przepinać. No, współpraca bardzo dobrze. Ten mały ciągnik z tą małą przetrząsarką bardzo fajnie pracuje. Przejdźmy więc do sprzętu, albo w zasadzie zestawu numer 2. Jak widać, ta przetrząsarka jest większa, dlatego też większy ciągnik. Rozkładamy ją na 9 metrów. Od razu widać, weźmiemy mniej więcej tą samą szerokość, którą braliśmy przy przejeździe tamtym sprzętem poprzednim. Więc znowuż zmianę, widzimy zmianę tekstury, trawa zmienia nam się w siano. O zastosowaniu trawy i siana myślę, że już porozmawiamy sobie w następnym odcinku i będzie to nam zamykać serię podstawową o trawie. Chociaż czy to zamknie nam serię?
Myślę, że temat samej trawy zamknie następny odcinek. Ale to się jeszcze okaże w czasie nagrywania, więc na razie mogę tylko stwierdzić, że w następnym odcinku dalej będziemy jeszcze zajmować się trawą. Czy następny odcinek to zamknie, czy nie, jeszcze się okaże. Jak widać, przejazdy naprawdę dają dużo więcej, jeżeli mamy niezbyt wielkie pola, niezbyt duży sprzęt, no tej wielkości maszyna nada się świetnie. Odjedziemy sobie znowuż na bok i weźmiemy naszą największą zgrabiarkę. Efekt będzie jeszcze lepszy, ale będzie miała ona jedną wadę. Osoby, które już się domyślają, o co chodzi, wiedzą, o czym będę mówił. Więc jak widać, ta kosiarka jest bardzo, ale to bardzo szeroka. Ale manewrowanie z nią jest dużo trudniejsze. No, jak widać, bardzo łatwo zacząłem od omijaka. Oczywiście to wszystko można poprawić. No, więc manewrowanie jest trudniejsze, ale szerokość, jaką przetrząsamy, jest naprawdę imponująca. Myślę, że na pole tej wielkości ta zgrabiarka jest za duża. Oczywiście dzięki niej szybko wykonamy pracę, ale jednak manewrowanie z nią będzie utrudnione. Jedziemy sobie w ten sposób i myślę, że widać różnicę między sprzętami i zaraz przejdziemy sobie do zgrabiarek i po skrabiarkach podsumujemy cały sprzęt. Dobrze, ja zaraz sobie dokończę to pole i przejdziemy do zgrabiarek. Nasz zestaw do testów wzbogacony o kolejne ciągniki jest gotowy do pracy. Zacznijmy od pytania, po co zgrabiamy. Trawę zgrabiamy po to, żeby łatwiej się nam ją zbierało i co ważniejsze, możemy zgrabiać zarówno trawę, siano, jak i słomę. Zacznijmy od najmniejszego zestawu, który nam pokaże, o co chodzi w zgrabianiu trawy. Myślę, że może nie tym najmniejszym zestawem, ale którymś zestawem też wjedziemy sobie piano. Zresztą sprzętów jest tyle, że nie wiem, czy całego pola nam starczy na wypróbowanie wszystkiego. Ale też ważnym elementem w zgrabianiu jest to, że możemy na przykład w takich zgrabiarkach jak ta zgrabiać, przejeżdżając w dwie strony na jeden przejazd. U mnie się na to mówiło wałki, więc zgrabiam na jeden wałek. Chociaż wy możecie nazywać to różnie, więc tu mamy już jeden przejazd przygotowany do zebrania. Więc jak widać, no, na małe pola, do małych ciągników bardzo fajny sprzęt, natomiast do dłuższej, do większych prac na pewno będzie dosyć uciążliwy. Jego bajerem jest właśnie tu, ta oto
sterowana klapa. Podjedźmy sobie tym zestawem gdzieś na bok. Robi się nam coraz mniej miejsca, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Przesiadamy się w drugi zestaw. Też jest to niewielki zestaw. Myślę, że ten mały ciągnik bez problemu by sobie również poradził z tym, ale żeby uniknąć przepinania, będziemy testować to wszystko na różnych maszynach. Więc to zgrabia nam w ten oto sposób. Trochę inna metoda działania, efekt taki sam, chociaż tu bierzemy trochę szerzej niż poprzednio, ale nie jest to też jakaś wybitna szerokość. No, dopiero następny sprzęt, który będziemy testować, będzie miał inną wydajność. Przejedźmy sobie na drugą stronę i jedziemy z powrotem. Oczywiście to zgrabianie też jest raczej zgrabianiem na małe pola. Przy dużych polach będzie nas to kosztować trochę za dużo pracy. No chyba, że mamy małe gospodarstwo i lubimy dużo pracować na danym sprzęcie. Przejazd zrobiony. Jak widać, te wałki wyszły bardzo podobnie. No, już teraz nie pamiętam, można sprawdzić w sklepie, ale te szerokości są bardzo, ale to bardzo podobne. Sprzętem, który zmieni nam pracę, chociaż podejrzewam, że tamten ciągnik też by sobie z nim poradził, jest ten nasz już agromasz. Już widać, że będzie miał dużo większą szerokość i będzie zgrabiał na jedną. No, wadą na pewno jest to, że znowuż manewrowanie jest trudniejsze. Tak, tamte poprzednie sprzęty były podwieszane, ten jest ściągany. Praca jest trochę trudniejsza, ale szerokość tego narzędzia nie jest jeszcze na tyle duża, żeby ciężko nim było pracować. Widać w zasadzie tym, co robiliśmy tam dwoma przejazdami. Teraz robimy jednym dla średnich gospodarstw w tej grze. Jest to naprawdę świetny i wystarczający sprzęt. Ja tu sobie pozwolę zawrócić, wjeżdżając w pole, ale właśnie tu nam wychodzi od razu mankament tego typu sprzętów. Jeżeli mielibyśmy albo przeszkodę, po której nie możemy jeździć, albo gramy na niszczeniu upraw, to wtedy w to pole już nie możemy wjechać. Jak widać, no, praca tym sprzętem idzie bardzo, ale to bardzo sprawnie, a przed nami jeszcze wydajniejszy sprzęt. Znowuż sobie odjeżdżamy na bok. Już tu się na boku nam miejsce kończy. Będziemy musieli następnym pojazdem gdzieś indziej odjechać. Bierzemy ten ciągnik i tu przyjrzymy się tej zgrabiarce trochę mocniej, bo jak już wspominałem, ona ma dodatkowe funkcje, czyli możemy zmieniać w niej tryb pracy. Jak widać, teraz jest ona wybrany tryb pracy po lewej, po prawej lub zrzut po środku, więc może wypróbujemy sobie któreś tryby. Tak, jeżeli zrobimy zrzut po środku, będzie się ona zachowywać bardzo podobnie jak poprzednia zgrabiarka, tyle że jest na pewno to krótszy sprzęt i trochę łatwiejszy przez to w manewrowaniu. Jak ładnie nam zgrabia wszystko na środek.
tym sprzętem prawdopodobnie wyjątkowo wykonamy 3 przejazdy zamiast 2 jak poprzednio, więc wyłączmy, zmienimy tryb pracy. Nie chcemy już po środku, tylko chcemy w tym wypadku chcemy na prawo, bo jedziemy sobie w tę stronę, więc opuszczamy, włączamy i jak widać zachowuje się ona podobnie jak te pierwsze zgrabiarki, czyli zwróca to wszystko na jedną stronę, czyli przejeżdżając w dwie strony uzyskamy naprawdę spory wałek do zebrania. No teraz przyjechaliśmy sobie w ten sposób i teraz przyjedziemy ten. Oj, nie, tego nie chciałem klikać, to był mój błąd, przepraszam. Zaraz linie znikną, ale my tu możemy sobie teraz delikatnie pilnować i jak widać uzyskaliśmy całkiem gruby wał do zebrania, wałek do zebrania, nie wiem jak to inaczej nazywać. Dobrze, zostały nam jeszcze 2 zgrabiarki. Zobaczymy jak się nimi pracuje. Dobra, odjedźmy bliżej domu. Zostawmy sobie sprzęt tutaj. Menu pomocnicze możemy schować. I bierzemy nasz pierwszy pojazd na testy. Tu rozkładamy. Jak widać zgrabia nam to na tą stronę, czyli odwrotnie niż zrobiły to nam tamte zgrabiarki, więc tu znowu już wykonamy 3 przejazdy ze względu na to, że zrobimy sobie ten przejazd jeden w ten sposób, a drugi zrobimy sobie zgrabiając to podwójnie. Jak widać jest bardzo fajnie to pracuje. Jest to wydajny sprzęt, ale niestety jego długość utrudnia nam manewrowanie. No, zobaczymy jak się tym manewruje. Musimy podnieść wszystko. Jak się to dosyć powoli, jak widać, to wszystko podnosi. I teraz jadąc, właśnie znowu jadę po polu. Oczywiście można byłoby próbować nawrócić bez tego, ale trochę mi szkoda czasu na takie rzeczy. Chcę pokazać działanie sprzętu, ale tu będę, jak będę chciał pokazać z tej strony, właśnie i tu będzie to, co o czym mówiłem, przeszkoda. Długa maszyna i przeszkoda. Manewrowanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Jest, podnosimy sobie. Oczywiście osoby grające dłużej bez problemu sobie poradzą z tymi manewrami. Nie są one jakoś bardzo skomplikowane. Ale jednak wymagają jakiejś praktyki i jakichś umiejętności od operatora maszyny. No i teraz jak widać znowu już tworzymy bardzo, bardzo, bardzo gruby pokos. Chyba też tak można to nazwać, ale tego nie jestem pewien, więc wolę tej nazwy nie używać. Myślę, że ostatni przejazd sobie już tu odpuścimy na razie. I składamy sprzęt, bierzemy największy sprzęt.
Do okazji, skoro zbliżamy się już do tamtego pola, bo tym największym sprzętem, ale dobrze, dla porównania pojadę sobie i kawałek tu, i kawałek tu. Ale zbliżamy się do największego pola. Pragnę przypomnieć, że przy kosiarkach omawialiśmy, że kosiarki mogą też zgrabiać przy koszeniu, czego przykład znajdziemy o właśnie na tym polu, do którego się zbliżamy. Specjalnie jedno przygotowałem w ten sposób, żeby właśnie przypomnieć o takiej możliwości. A teraz sprawdzimy największy sprzęt. Jak widać, jest on bardzo szeroki, bardzo długi, więc naprawdę dopiero sprawdzi się rewelacyjnie na dużych polach. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę jeździć na takich małych polach, jak najbardziej może, ale wydatek spory. Manewrowanie dosyć trudne, więc polecam go dopiero na duże pola, ale no, wydajność pracy jest naprawdę ogromna. Zjedźmy sobie jeszcze w trawę, żeby jeszcze chociaż trochę tej trawy zgrabić, tak mówiłem o tym wcześniej, że trawę można grabić, ale cały czas grabiliśmy siano. Powtarzam, że można też zgrabiać słomy, jeżeli komuś nie pasuje szerokość tego, co wylatuje z sieczkarni kombajnu, ale akurat słomy nie przygotowywałem. O słomie raczej będzie osobny odcinek i być może którąś zgrabiarkę wtedy wykorzystamy. Więc myślę, że powoli możemy się pokusić o podsumowanie jadąc. Czyli trawę możemy i przetrząsać, i zgrabiać. Siano możemy też przetrząsać i zgrabiać, ale w wypadku trawy warto pamiętać o tym, że możemy już kupić kosiarkę, które będą już zgrabiać za nas. Jednak jeżeli zgrabione przetrząśniemy, nie będzie już zgrabione. Dlatego jeżeli chcemy, oczywiście możemy robić zgrabione i przetrząsać, ale myślę, że jest to niepotrzebna praca. Jeżeli chodzi o dobór maszyny do gospodarstwa, decyzje należą do Was. Pokazałem Wam sprzęt, pokazałem jego wielkość, pokazałem manewr. A teraz dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, to przypominam, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, a teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!